Hej, tutaj Ewelina, witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj troszeczkę taki zwariowany odcinek, można powiedzieć, bo pobawimy się troszeczkę na arenie tym oto deckiem. Jak widzicie, levele są słabiutkie, nie będę nawet tego ulepszać, bo jak widzicie, u mnie jest troszeczkę biedy z goldem, a muszę mieć na upy, które będą w przyszłości, więc co? Trzy walki myślę zrobimy. Czy wygramy, czy przegramy, nie ma czym się przejmować. Pamiętajmy, to jest początek sezonu, można się bawić. Tak jak w moim przypadku, bo naprawdę nie interesują mnie puchary w tym momencie. I co? Zaczynamy, zobaczymy. Nie mam tutaj takiego, wiecie, porządnego spela typu Fireball, typu rakieta. Mam tylko strzałki, więc będzie ciekawie. Trzymajcie za mnie kciuki i lecimy z areną. Zobaczymy, co nam tutaj wylosuje fajnego. Dobra, mega daj na początek i graveyard i elektro. Są trzy legendy. No, zobaczymy. Nie mam naprawdę czym zacząć. Poczekam na ruch przeciwnika w takim razie. Dobra, czyli może być lawa, tak? Oj, 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 dobra. Tak, lawa będzie. To chyba mój deck nawet, co? Będzie miał tutaj koleś Inferno Dragon. Tylko najlepsze jest to, że mój Electro Wizard leci na Firebola. W tym przypadku na Lightninga. Ale cóż, trudno się mówi. Nie będziemy płakać. Po to są te deki, żeby sobie je przetestować. Oczywiście deck wzięłam ze strony deckshop.pro. Tak mi się wydaje, że to jest ta strona. No, na razie nieźle. Mało nam tego HP zabrał. Będziemy startować dużą pekką, co? Jak myślicie, wygramy to, czy przegramy? Mi się wydaje, że przegramy, ale to nic. To tylko będzie jakiś minus 90 bucharów. Na spokojnie sobie to potem odrobię, jak będzie mi się chciało. Ale wiecie, znacie mnie, wiecie, że ja lubię się bawić. Dobra, z strzałkami. Nie będę się przejmować tym balonem. Wypuszczę sobie Inferno. Aha, dobra, bo on tutaj ma... Pamiętajmy, że on ma Lightninga. Ajajaj. Mogłam sobie do tego deku wziąć Loga. Bo jak widzicie, są mega problemy. Ajajaj. Dobra. Inferno. Mało zdziałał. No cóż. Nie będziemy się tutaj przejmować. Mam nadzieję, że nie wypuści nam tej Lightninga. Wypuścimy dużą pekkę. I będziemy działać graveyardem. Tylko ściągnę sobie. Tak. Przydałyby mi się teraz tej minionki. Ajajaj, nie lubię strasznie Goblin Gangu. No, mało co zrobiły. Mało co zrobił ten graveyard na pierwszym levelu. No ale cóż. Zabawa to zabawa. Nie przejmujemy się. Wy nie musicie spadać z pucharków. Ja wam życzę, żebyście jakiś swój rekord pobili w tym sezonie. Sezon jest niestety krótki. Dobra, on mnie teraz ściągnie Lightningiem. I mamy GG. No, niestety płaczę, ale tym się nie przejmujemy. Lecimy z kolejną walką. Zobaczymy, jak nam teraz pójdzie, na jaki deck trafimy. Okej, lecimy z drugą walką. Graveyard na początku. Minionki za trójkę. I Inferno Dragon. No, poczekamy na ruch przeciwnika. Zobaczymy, czym on zacznie. Będzie nam łatwiej. Okej, Goblin Gang, jakby inaczej. Wszyscy teraz grają Goblin Gangiem. Dobra. Wyrzucę sobie może graveyarda. Aj! Sparki! Sparki, sparki, sparki. No kurde. Kiepsko to wyszło. Bardzo kiepsko. Mogłam jeszcze poczekać z 3 sekundy, aż zacznie. Pewnie przed tym poleci Giant, tak mi się... A nie, duża pekka, wow. No to nieźle. Ciekawe, czy będzie miał tutaj jakieś... Oj, 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 źle tutaj kolega nasz wyrzucił tornado.
Ale Sparki obije, walnie raz, czy nie walnie? Walnie. No, mimo tego, że kiepsko to wyszło z jego strony tornado, to nie udało się uniknąć uderzenia Sparkiego. I oczywiście co? Mój ukochany Exe. Okej. Nie jest tak źle, tak mi się wydaje, dajcie znać w komentarzu. Polecam się pobawić takimi deckami, może na 2x2, chociaż to tak kiepsko wychodzi, jak się ma sobie levele, ale może na w klanie. Pobawić się takimi różnymi deckami, wiecie. Fajnie jest sobie ćwiczyć różne deki, albo takie granie ciągle tym samym deckiem, to wiecie. To może troszeczkę nudzić. Ja tam lubię testować deki, ale na arenie, naprawdę. To po prostu mnie relaksuje, że tak powiem. Relaksują mnie porażki. Ajajajajaj. Dobra, 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 dobra. Niech wystrzeli, niech wystrzeli. Zapujemy tu. Opak. No, powiem wam, nie wyszło koszmarnie jakoś. Nawet spoko. Możemy sobie tutaj wyrzucić teraz tego Mega Knighta. Dołożyć Inferno. Elektro Wizarda do tego. A, bo oni mają... Zapomniałam, że ma tutaj kości Barbariany. Ale poczekam tutaj na Graveyarda. Dobra. Dobra, duża pekka. Tam zazapujemy. Chociaż ty... Ej! Zazapować to. No właśnie to jest to, że ja nie mam tutaj... możliwości do bicia. O, właśnie, jakimś konkretnym spelem. Aj, no i teraz jest GG, widzicie? Zapomniałam, że gościu miał tornado i ściągnął mi po prostu te jednostki na lewo. Kurde, a byłaby wygrana. Byłaby wygrana, no ale trudno się mówi. Lecimy z kolejną walką. Może tym razem się uda. Aj, no, zepsuliśmy to. Znaczy ja zepsułam. Bo ja mam taką sklerozę, że wiecie, zaraz wypuści trochę to Inferno od prawej strony. No to ja to niestety... zepsułam. Dobra, wypuszczę tego Mega Knighta. Aj, tak nie przeżyje ten Inferno, bo pewnie zapem go ściągnie. Dobra, skupił się, ale niestety wyskoczyły. Dobra, nie jest koszmarnie. Dobra, wypuścimy sobie teraz dużą pekkę na tego naszego kolegę. Bang, bang. Wypuścimy sobie z lewej tutaj. Dobra, bomber. Miałam powiedzieć bomb tower. Ajajaj. Nie lubię arczarek. Naprawdę nie lubię. Dobra. Nice, wyszło, nice. Może tą walkę w końcu wygramy. Fajnie by było coś wygrać, co nie? Ale normalnie, że tamta walka, no wiecie, jak już tak pekka doleci do wieży, no to już jest, wiecie, po ptokach, że tak powiem. Dobra. Wypuszczę sobie może teraz tego graveyarda. Chociaż trochę kiepsko wypuściłam tego graveyarda. Jak nie kiepsko wyrzucam fireballa, bo na przykład nie trafiam tak. O, pięknie! Pięknie, 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 pięknie. Z tego co mi się wydaje, to chyba mamy graveyarda na pierwszym levelu. Także... kozak. Naprawdę kozak. Dobra, lecimy z dużą pekką. Ciekawe, czy wypuści od lewej Royala. Czy odpuścił już. A pekka na siódmym to jednak jest kozak, nie? Dobra, wypuszczę sobie z tej strony Mega Knighta. A, on miał lecieć nie z tej strony! A dobra, on wypuścił. Kurde, on miał lecieć z tamtej. Dobra. Nie, wiecie, bo myślałam, że on pójdzie jednak w prawo, a on po prostu nas zrobił w konia. Dobra, wypuszczę na główną wieżę tego graveyarda. A, bo ten bomber tam obija. Niech to szlak. Niech to szlak jasny trafi. Dobra. Wiem, że to jest głupota, co teraz robię, ale... I tak mamy wygraną walkę. Także bilans jest spoko, bo wygraliśmy.
Także wiecie. On też on lighting, ale nic nie pomogło. Good game! Czyli moi drodzy, deck jest kozak. Jeżeli ktoś ma takie, wiecie, dobre levele, gra dużą pekko, mają, nie wiem, na 8 levelu i tam, nie wiem, graveyarda ma chociaż na 3, to polecam się chyba pobawić. Oczywiście. O, dostaliśmy jeszcze darmowego bosta. Boże, golda. Ja wam za dzisiaj dziękuję. Takim deckiem graliśmy. Graveyard na 1. I tu dwie legendy na 2. No jeden ten pluśki jest taki, że mieliśmy dużą pekkę na 7. No i Inferno Dragona na 4 levelu. To tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Pamiętajcie o łapce w górę. Subie, bo już jesteśmy blisko 50 tysięcy. Więc jeżeli ktoś nie subskrybuje tego kanału, niech zrobi to teraz. Oczywiście standardowo czekam na was w komentarzach. Do następnego i buziaki.